bardzo gorąco w dzisiejszym dniu, bardzo chłodnym, zimnym dniu, no ale grzejemy, więc jest cieplej. Dzisiejszy film chciałam poświęcić takim trzem najlepszym zapachom tego roku, znaczy takim zapachom, które mnie się podobają, które właśnie wyszły i które ja Wam mogę właśnie polecić gorąco. Długo się zastanawiałam, czy by zrobić taki film, bo tak generalnie powiem Wam, że te zapachy tego roku były bardzo dziwne. Ja bym nie znalazła, wyszło kilka nowości, ale te nowości nie były czymś, czym ja bym się mogła zachwycić. Do jednego zapachu właściwie dopiero się jakby zdecydowałam kupić, może nie zaraz po premierze, może czekałam na premierze, ale no, podobała mi się butelka i w zasadzie kierowałam się też trochę tą butelką. Mowa tu o Paco Rabanne Fame. Ja mam tą wersję delikatniejszą, tą mniejszą. W sumie zaufałam, bo później cenę znalazłam bardzo dobrą okazję kupić właśnie tą 50. No a jest to taki zapach, który jest takim w chłerki, takim zapachem bardzo specyficznym, bo jest to taka futurystyczna wizja jakby kobiecości, tej sławy, tego co nas otacza, takiej luxury, czyli takiej właśnie luksusowości i jakby tak dodanie otuchy kobietom i pokazanie tej strony pełnej splendoru, też taki jakby romantyczności, a też tej strony fashion, czyli takiej właśnie luksusowej, pełnej splendoru, bogactwa właśnie i tej kobiety takiej paryżanki, ja bym powiedziała. Jest to zapach o tyle dla mnie fajny, że jest 90% naturalnych substancji i jest to taki wegański zapach, czyli ktoś, kto poszukuje takich wegańskich zapachów, właśnie tu znajdzie jakby swoje źródło. I słuchajcie, on przypomina właśnie biżuterię, przypomina torebkę, przypomina coś właśnie takiego fajnego, na co ja czekałam, żeby było właśnie takie trochę quirky, takie przyciągające wzrok, i on taki jest. Zawiodłam się na Pradzie Paradox, no ale no, są plusy i minusy, dużo osób ją kupuje, więc to są takie bardzo popularny zapach. Jest to zapach trochę szyprowo, taki kwiatowy, owocowy, główne nuty to właśnie wanilia, przepraszam, mango, bergamotka i jaśmin. Ja bardzo się cieszę, że kupiłam, chociaż słuchajcie, teraz na stronie w związku ze świętami to jest fajna edycja właśnie z taką złocistą torebką, właściwie z takim rose gold torebką. Ja tu czuję głównie mango i ten jasmin, ten jaśmin, ale słuchajcie, przypomina mi on troszeczkę, jak chyba już powiedziałam w recenzji, bo jest recenzja tego zapachu, przypomina mi tu Elisab, więc ktoś, kto lubi Elisab, to może jednak się tam skusi, chociaż więcej jest pewnie tu mango niż tego jaśminu, przynajmniej na mnie. Ja go bardziej czuję, więc tak to wygląda. Ale to jest taki właśnie zapach roku, który ja nie żałuję, że kupiłam i mam go w swojej właśnie, słuchajcie, kolekcji. Natomiast następnym zapachem, recenzja też jest, słuchajcie, i w shortach, i właśnie na moim kanale, na pewno jest na moim kanale, to jest przepiękna wersja właśnie bezalkoholowa, czyli dalej idziemy w stronę takich trochę wegańskich klimatów, mianowicie nowa wersja J'adore, ta wersja Parfum Laou, takiego właśnie mleczka, jeszcze podkreślam, ja mi się kojarzy właśnie z takim nektarem, no zobaczcie, taki właśnie nektar, taki luksusowy, oczywiście Charlie Theron tam gdzieś jest, idzie jako ta boginka, jako egipcjanka, jaka taka królowa właśnie wybiegu, właśnie tak się kojarzy, pewien zmysłowości z tymi białymi kwiatami, bo to jest taka oda właśnie do białych kwiatów, słuchajcie, jest ten jaśmin też, no przepiękna kompozycja, którą ja miałam w swoim odcinku o takich pewniakach, bardzo piękna wersja, ja uważam, że to jest jedna z piękniejszych wersji, które właśnie teraz wyszły w tym roku, jeśli chodzi o perfumy, czyli najlepsze
najlepsze zapachy tego roku. I ja opieram tą moją opinię na tym, że pracuję w perfumerii, widzę te wszystkie nadchodzące jakby perfumy, które niekoniecznie skradły moje serce, no ale uważam, że to jest taka pełna kobiecości, pełna nowych trendów, taka rzymska bogini perfum, może tak bym powiedziała, bo naprawdę jest coś pięknego i tak mi się kojarzy ten nektar właśnie z tym. No i kolejnym zapachem to jest taki najlepszy mój zapach tego roku. Ja wiem, pewnie jesteście już zrozumiałe, że ja ciągle o nim gadam, no ale to jest zapach, który dodaje mi niesamowitej wiary właśnie w zapachy. Gdzieś jest te, słuchajcie, lubię takie połączenie porzeczek, ale ja myślę, że to jest ta kamelia. Ja zawsze miałam jakby taki taki soft spot właśnie, gdzieś uwielbiałam tą kamelię we wszystkim, czy to były w kremach właśnie w Chanel, czy w różnych innych właśnie takich takich właśnie wytwórczych właśnie rzeczach w perfumach. I jest w nim coś takiego, słuchajcie, mimo że to jest body mist, że on otwiera mój dzień, ja go zawsze gdzieś tam mieszam z czymś innym i jest to zapach, którym ja jestem urzeczona, nie jestem zawiedziona, od samego początku nie jestem nim zawiedziona, piękna butelka, taka minimalistyczna, no, ale ten zapach gdzieś tam kreuje, jest takim otulającym właśnie moim szalem, takim babikiem dla innych, każdy się pyta, co to jest, chętnie go polecam, jeśli ktoś spyta o coś właśnie delikatnego, no i ten zapach chyba się świetnie sprzedaje, ja wiem, że cenowo nie wygląda to fenomenalnie, no ale słuchajcie, on na mnie się trzyma super, ja nie mogę złego słowa o nim powiedzieć, i gorąco Wam polecam. To są takie moje trzy zapachy, które z tych zapachów, które ja niedawno kupiłam, wybrałam i uważam, że to są takie najlepsze zapachy roku, do których ja będę wracać, a na pewno jest no tu na piedestale J'adore i Number One Chanel. Powiedzcie, które perfumy właśnie z tych nowości. Ja wiem, że Wy macie bardziej takie niszowe też tu wiadomości. Ja w związku z tym, że już nie pracuję w niszowych perfumach, troszeczkę może nie mam wszystkiego tego tak tutaj w głowie, no ale jestem ciekawa właśnie, jakie Wy macie takie swoje ulubione zapachy tego roku, które planujecie kupić, które planujecie dostać na gwiazdkę właśnie tu pod choinkę. No i zapraszam do komentarza oczywiście wszystkich moich widzów, tych takich, co oglądają, bo słuchajcie, jest to tak, że 50% tych subskrybentów ogląda, 50% tych niesubskrybentów ogląda, ale nie chcę zasubskrybować, żeby rozwinąć kanał, no to wiadomo, fajnie jest mieć coraz więcej tych widzów. Bo jakby nie było, no na tym polega rozszerzanie działalności, więc zapraszam tych nieśmiałych też, że kliknijcie tego subskrybuj, tego guziczka subskrybuj, oczywiście i do komentarzy, ja chętnie na nie odpowiem. Życząc Wam miłego dnia, do zobaczenia, pa, pa.